Cześć, Anita i Robert. Witamy Was. Chcieliśmy Wam zaprezentować taki filmik z naszego sezonu 2019. Niedługo karpiujemy. Udało nam się złowić karpia, znaczy Anicie udało się złowić karpia 31850. Karpia pełnołuskiego na Jeziorze Miłoszewskim. Myślę, że jest to jakieś nasze osiągnięcie i spełnienie marzeń. Zapraszamy do oglądania. Przygotowaliśmy specjalnie dla Was film, w którym opowiemy Wam, co się działo na tej zasiadce, na której złowiliśmy razem z Robertem tego dużego karpia. Wcześniej na tej zasiadce nie było możliwości nagrania filmu, ponieważ działo się to wszystko bardzo szybko, niespodziewanie, więc mieliśmy tylko kilka fotek. I teraz postanowiliśmy, że opowiemy Wam, jak to wszystko się działo i jak to wyszło? Tak, rzeczywiście, tak jak Anita mówi, nie byliśmy przygotowani na takie wydarzenie. Nie jeździ z nami kamerzysta, nie nagrywamy też filmików nad wodą. Nie potrafimy i chyba nam to nie wychodziło. Ten wynik, który Anita złowiła 30+, no to przeszedł nasze najśmielsze marzenia. Tym bardziej, że Anita wcześniej z 15 kilo, 15 chyba 800 miała. Tak. Przeskoczyła na 30, nigdy w życiu nie złowiła jeszcze, żeby nie ma żadnej 20. Ma od razu po 15, ma od razu 30. Byliśmy na, w tym roku, w tym sezonie byliśmy gdzieś, nie wiem, około 20 zasiadek. Udało nam się kilka ryb ładnych połowić. Złowiliśmy też na Jeziorze Miłoszewskim w sierpniu. Na kolejnej zasiadce ja złowiłem karpia ponad 28 kilo. Ogólnie złowiliśmy na Miłoszewie około, w tym sezonie około 50 karpi, także to była fajna jazda. Fajna przygoda. Nasza przygoda z wędkowaniem w ogóle zaczęła się ponad 2 lata temu i stało się to z jednej przyczyny, z choroby mojego męża. Nie wiem, czy mam mówić o tym, czy nie, może on sam powie. W każdym bądź razie zaczęliśmy wędkować, Robert zaczął wędkować, żeby znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. No musiał sobie zająć czymś czas. Ja postanowiłam, że będę go w tym wspierać. Na początku jeździłam z nim, żeby go pilnować, żeby po prostu no, kontrolować go, tak powiem. Po jakimś czasie wciągnęłam się w to wędkowanie tak jak on, no i tak zaczęła się nasza przygoda, także teraz weekend w weekend praktycznie jeździmy na ryby. Udaje nam się coś połowić, są efekty, jest wielka przygoda i radość, no i teraz ten karp w czerwcu złowiony to już w ogóle. W każdym bądź razie fajnie, fajnie, bo w każdym wieku można znaleźć sobie jakieś hobby, wspólnie spędzać czas. Faktycznie, tak jak Anita mówi, kiedyś mnie ryby nie interesowały. Nie zajmowałem się tym, nie wędkowałem. Szkoda mi było czasu na ryby, bo chcę tu dużo gadać, jestem po prostu alkoholikiem po terapii. I
no można powiedzieć, już nie piję 3 lata. No i od dwóch, jak wyszedłem z terapii, zaczął polegać dużo na ryby, zaczęło się stąd nasze wędkowanie. Mówię o tym z myślą o tym, że się nie chwalą się tym, tylko po prostu chciałem powiedzieć, że różne zakręty na różne zakręty, problemy na ludziach, którzy mają, tak jak ja załóżmy miałem, i można ze wszystkiego wyjść i jednym z tego sposobów, tak jak dla mnie było wędkarstwo, a ci co ze mną wędkują i ci co byli ze mną na łowisku, wszyscy znajomi, no to dokładnie wszyscy wiedzą, że nie piję alkoholu. Dlaczego o tym mówię? Może dlatego, że jest to jeden z moich takich zaworów bezpieczeństwa. Ja bardzo się cieszę, że to nas tak wciągnęło, dlatego że poznaliśmy bardzo dużo fajnych ludzi, dużo zwiedziliśmy miejsc nowych, gdzie przez 30 lat prawie małżeństwa nie jeździliśmy. No jeździliśmy, ale nie tak intensywnie jak teraz i nie spędzaliśmy tak fajnie czasu na świeżym powietrzu, no po prostu piękne widoki. Piękna woda, no i oczywiście wspaniali ludzie, których żeśmy poznali, młodzi ludzie, my jesteśmy już troszkę starsi, ale poznaliśmy tak bardzo wielu młodych ludzi, tak fajnych, że naprawdę ja się bardzo cieszę, że to tak wszystko wyszło i przede wszystkim cieszę się z tego, że Robert... Może wystarczy już tej naszej historii. Teraz może przejdźmy do karpia z tytułu filmu, tego rekordu Polski karpia pełnouskiego. Waga 31,850. Bo właśnie też dlatego kręcimy ten film, bo dostaliśmy dużo wiadomości, Janita i ja. Dużo wiadomości. Zapytaniami. Z zapytaniami, tak, jak to zrobiliśmy. Jak to się odbyło wszystko. World seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great. Pojechaliśmy na zasiadkę 10 czerwca. Mieliśmy tak zarezerwowane łowisko na tydzień od niedzieli do piątku. Jak się okazało, mieliśmy mieć do soboty, okazało się, że do piątku. Pojechaliśmy prosto z zawodów trotki, które się odbyły na łowisku Batorówka. Późno stąd wyjechaliśmy. Zajechaliśmy tam wieczorem, już chyba była godzina 21. Całe szczęście, że tam chłopaki byli, Piotrek Wrana i Mariusz Luzar z Federki Południe. I jeszcze taki miejscowy chłopak, Adam Drywa, pomogli nam rozłożyć całe obozowisko. Także wywieźliśmy o godzinie gdzieś chyba... Po 10 było grubo, no, gdzieś... Po 11, nawet, ale oni tak. Już za nas rozłożyli, można powiedzieć, pody, namioty. No wszystko my tylko zdążyliśmy przygotować. Zanętę, kulki tam pokruszyliśmy, tam zaczęliśmy... No, zanętę przygotowaliśmy i zdążyliśmy wywozić. Nie wiedzieliśmy za bardzo gdzie. Pierwszy zestaw chcieliśmy sprawdzić, na jakiej głębokości stawiać.
gdzie w ogóle postawić, bo okazało się, że to w ogóle już było po tarle. Okazało się, że nie chodzi nam echosonda, ale już nie kombinowaliśmy, bo już było tak późno, że po prostu zaryzykowaliśmy i wywieźliśmy wszystkie zestawy w pobliżu trzcin. Ustawiliśmy pod ścianą trzcin, tak może maksymalnie do 2 metrów od trzcin. I poszliśmy spać, tak? Nawet nie mieliśmy rozłożonego podbieraka, żeśmy w nocy sobie przypomnieli, jak się położyliśmy już do łóżek, że znaczy, nie mamy... jak było branie, to sobie przypomnieliśmy, że nie mamy podbieraka rozłożonego. Już wiedzieliśmy, że nie mamy, ale przypomnieliśmy sobie, że nie mamy podbieraka. Jeszcze mówię, że wreszcie od chłopaków pożyczymy, nie? Także, no i się okazało, że tej pierwszej nocy 8 ryb złowiliśmy. Mówimy, ale jazda była fajna, także dopóki ta ryba, dopóki złowiliśmy do środy, złowiliśmy 20 ryb. 20 ryb złowiliśmy do środy. Nie mogliśmy się przebić przez rybę powyżej 12 kg wagi. Jeszcze we wtorek przyszedł do nas Karol, właściciel. Powiedział, że no fajnie, że my tu łowimy, tylko że nam fajnie idzie. No my trochę narzekaliśmy właśnie, że te ryby nie są za duże, że jest fajnie. No, i że już pracy, mamy dosyć, nie? Bo tyle no i że mamy tych brań. Bo naprawdę ciężko pracowaliśmy. Kurczę, jak wychodziliśmy rano na pomost, tak do nocy zostawaliśmy na pomoście, tak? No suma summarum my chyba na te 5 dni 3 razy tylko jedliśmy. Bo tak byliśmy w ciężkiej... Ciężko pracowaliśmy po prostu, nie było łatwo. I Karol jeszcze nam, właściciel Miłoszewskiego nam wywróżył, że na odchodnym powiedział, jeżeli złowicie karpia tego pełnogłuskiego powyżej 30 kg, no to dzwońcie do nas. No i środa rano, pierwsze branie, może już Anita dalej opowie. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To było 13 czerwca, to była środa rano. Robert pierwszy wstał, poszedł na pomost, zobaczyć, czy jest wszystko w porządku z wędkami, po czym poszedł do drugiego namiotu robić jedzenie dla ryb. I po paru tam ładnych minutach zaczął mnie wołać, żebym wstała, zrobiła kawę, bo już starczy tego spania. No, w każdym bądź razie wstałam, wyszłam z namiotu. Wychodząc słyszę taki dziwny dźwięk, jakby żyłka z kołobrodka schodziła. I mówię do Roberta, że chyba jest branie. On mówi, że nie ma żadnego brania, ptaki śpiewają, coś mi się tam w głowie chyba poprzestawiało. Mówi, dopiero byłem na pomoście, wszystko w porządku, i zrób kawę. Więc ja poszłam zrobić tą kawę, wracając z kawą słyszę znowu taki dźwięk wychodzącej żyłki z kołowrotka. Poszłam sama już na pomoc, bez opowiadania się mężowi, bo mówię, znowu powie, że coś mi się poprzestawiało. No i widzę, że rzeczywiście jest branie. W każdym bądź razie krzyczę do niego, żeby... No mówię, że jest branie na wędce. Mówi, no to jak jest branie, to bierz, tnij. No i to tak się zaczęła ta przygoda z tym karpiem. No i Anita stoi na pomoście, nie słyszeliśmy tego brania. Ja wyglądam tam w jakichś 5 minutach i pytam się Anity z tego namiociku, gdzie był tam nasz sztab dowodzenia. Wyglądam, patrzę, czy Anita tam ciągnie tą rybę, pytam jej, się krzyczę do niej, holujesz? No holuję. No dobra, no to nie holuję. Patrzę, ta szczytówka tak się nie ugina się za mocno. Mówię, pewnie znów jakiś mała ryba, mały karp. No dalej robię, mija znowu z 5 minut, mówię, kurczę, ile ona tą rybę ciągnie? Znowu się wołam, ciągniesz tą rybę, czy nie ciągniesz? No ciągnę, krzyczy, ale mówi, jakoś tak ciężko idzie, jakby jakiś konar, jak coś tego. Mówi, chodź sam zobacz. No podszedłem, wziąłem wędkę do ręki. Wziąłem wędkę do ręki, kurczę, i tak czuję, że ta ryba idzie, ale czuć było, teraz już wiem, że tak idzie ryba, duża ryba.
bo czuć było, jak ta ryba po prostu, te mniejsze ryby to tak szczytówkę walą, tak, no druga tak szczytówka, biją, nie? A ta większa było tak, że ona szła, szła, szła i za chwilę tak jakby się zatrzymywała w miejscu i ta cała wędka tak, kurczę, tak ją przygniatało. No i ja miałam wrażenie, że ciągnę jakiś taki konar, a nie rybę. Bo pierwszy raz holowałam taką dużą rybę, także nie miałam porównania. No i tak musieliśmy wsiadać w ponton i tak. Także mówię do Anitki, Anitka, dawaj szybko, oddaj mi wędkę. Ja odpaliłem ponton na wiosłach, Anita szybko wskoczyła z tyłu. Bo mówię, i tak musimy po tą rybę wypływać i tak, bo byliśmy tam na stanowisku 38, gdzie tam 30 metrów przed pomostem jest duże pasmo zielska. Także tam, żeby nie tracić ryb, to trzeba było po każdą rybę wypływać. Bo szkoda po prostu tych ryb, też tych ryb było ciągnąć przez to zielsko. Tym bardziej, że łowiliśmy na zapasową wędkę. Tak, to był Prologic, tak. C2 Natura. I wypłynęliśmy po tą rybkę. Żyłkę mieliśmy 28, bo to tak jak mówię, rezerwowa wędka. Wypłynęliśmy po tą rybę. Ja na wiosłach, Anita jako sternik z tyłu siedziała. Kieruje prawo, lewo, no nie wiem, może z 5 minut nie dopłynęliśmy do tej rybki. Była daleko, tak na wysokości, tam jak ktoś wie, no to na wysokości stanowiska 47, bo jednak dużo tej żyłki wyciągnęła, tam podejrzewamy, że ze 200-300 metrów to na pewno wyciągnęła z kołowrotka. Dlaczego tyle żyłki wyciągnęła? No dlatego, że nie słyszeliśmy po prostu tego brania. Nie słyszeliśmy go dlaczego? No bo mieliśmy kiepskie sygnałki. No nie będę mówił, jakiej nazwy te sygnałki są, jakie były, no bo kiepskie. No może na takie intensywne łowienie, jak my łowimy, no to no nie zdały egzaminu, bo rok czasu po prostu zajechaliśmy te sygnałki. Jeżeli był deszcz, to one raz chodziły, raz nie chodziły, raz chodziły, raz nie chodziły. Ja wyszedłszy rano na ten pomost, zobaczyłem, że sygnalizatory, że swingery stoją w pozycji poziomej, takie jak powinny być, że nie są tam ani podciągnięte, ani opuszczone. Może mój błąd był, że nie wziąłem każdego, nie zobaczyłem, czy sygnalizator chodzi. A może to było szczęście, że po prostu przegapiliśmy te branie, bo akurat ten zestaw postawiliśmy. Też w ogóle całe pasmo tu chyba się złożyło na ten fart, bo to był ostatni zestaw, który wywoziliśmy, można powiedzieć, 15 godzin wcześniej i mieliśmy już słabą baterię w łódce i po prostu nie dopłynęliśmy w nasze miejsce, które mieliśmy zaplanowane i które stawialiśmy ten zestaw. Tylko po prostu postawiliśmy zestaw, jak wszystkie zestawy, tak jak wcześniej mówiłem, stawialiśmy 2 metry od trzcin, tego postawiliśmy 6 metrów od trzcin i na głębokości tam chyba z 6,5 metrów. Tylko dlatego, że my nie chcieliśmy tam postawić tego zestawu, broń Boże, my tam nie wiedzieliśmy, że ta ryba tam będzie. My tam postawiliśmy ten zestaw dlatego, że po prostu baliśmy się, że będziemy musieli po łódkę wypływać na pontonie, że zabraknie nam akumulatorów. Dopłynęliśmy do tej ryby, ja tą wędkę trzymam, nie wiem jak ten, pytam Roberta, jak mam, czy lżej, czy ściągnąć bardziej. On mówi, rób co chcesz, tylko żeby ci się nie spiął. No i Robert stanął na tej łódce, tak spojrzał w głąb tego jeziora i mówi, Anita, kurde, jaki wielki, tylko błagam cię, proszę cię, mówię, nie zepnij go, rób wszystko, żebyś tylko go nie spięła. Ja byłam tak zestresowana tym wszystkim, no ale w każdym bądź razie udało się, Robert go podebrał. W takiej euforii już żeśmy dopłynęli do brzegu. Znaczy, oczywiście nie wiedzieliśmy, że to jest ponad 30 kg karp, tylko że taka pewnie 20 albo ponad, ale wyglądał na bardzo dużego.
wyjęliśmy go na brzeg. Pierwsze co, żeśmy go zważyli i to też perypetie, bo nam waga zginęła w tym wszystkim, nie mogliśmy znaleźć wagi, w każdym bądź razie już po tym wszystkim znalezieniu zważyliśmy i 30 chyba 4 miał, tak? Z tym workiem, z tym wszystkim. No i tak się zaczęło to wszystko. Zaraz telefon do Karola, do chłopaków. Wszyscy się pozbiegali. No po prostu to ja nie wiedziałam, co się dzieje. Było duże zamieszanie, duże ani te przerażenie, moje przerażenie, że bo taka ryba nie zdarza się na pewno co roku, ani podejrzewam, że karpiarze, którzy łowią po 30 lat, tak jak jest dużo takich karpiarzy, takich, którzy też mam takich znajomych i jednak no jest ciężko złowić tak dużą rybę. Na co złowiliśmy? Złowiliśmy to na wędkę Pro Logica C2 Natura. Kołowrotek pod to był zapięty Witchwood Extricator. Żyłeczkę mieliśmy Pro Logica 28 Bulldozer, tak? I zestaw końcowy to był ciężarek chyba 100 czy 120 gram. I do tego przypon gotowy Foxa, ten kurszank, tak? Kurszank, tak to się na to mówi chyba. I na to założona była kulka Popek 15 mm Genesisa w kolorze różowym, Garlic Squid. Wartowna kulka, naprawdę, bo ja w tamtym roku w listopadzie złowiłem na nią też dużego konia na Miłoszewskim. Taki sam zestaw, prosty, najprościejszy zestaw. Żadne tam wymyślne rigi, czy tam jakieś różne zigrigi. Tylko po prostu na taki prosty, kupny, sklepowy zestaw. Karpia włożyliśmy do worka, włożyliśmy go do wody, zadzwoniliśmy do Karola, że mamy prawdopodobnie 30, znaczy no już wiedzieliśmy, że ponad 30, bo żeśmy go zważyli. Zadzwoniliśmy po chłopaków, którzy też byli tam na zasiadce na Miłoszewskim, żeby przyszli z wagą drugą, żeby skontrolować. No i tak się zaczęło się ważenie tego karpia. To było no, przeżycie dla mnie niesamowite, bo przede wszystkim bardzo duży karp, którego ja sama nie dałam rady podnieść. Chłopaki mi pomagali we trzech. No i rzeczywiście okazało się, że jest to rekord polski karpia pełnouskiego. No i złowiony przez kobietę. Dla mnie to no niezapomniane wrażenia. No ja się nie spodziewałam nigdy, że ja wędkując niecałe 2 lata i tak naprawdę nie mając doświadczenia takiego dużego, bo ja się dopiero uczę w większości od Roberta wszystkiego, on mi pokazuje co i jak, że po prostu będę miała taką okazję, że taki prezent urodzinowy mi się zdarzy, że złowię takiego dużego karpia i pamiątka na całe życie. Dużo osób nas pyta i pytało do tej pory,
jak nam się udało taką, jak złowiliśmy taką rybę, jak nam się udało, tak? No po prostu udało nam się, kilka czynników się na to złożyło. My na tą rybę nie polowaliśmy, ona się po prostu sama złowiła. Podejrzewamy dlaczego. Było po tarle, byliśmy na wodzie, na której są takie ryby, powyżej 30 kilo. Na pewno dużo szczęścia trzeba mieć, no i pewnie to coś, ale chyba ma, nie chcę być skromny, ale mamy to coś. Nie no, teraz trochę żartuję, naprawdę każdy może złowić taką rybę, tylko trzeba jeździć na wodę, gdzie są takie ryby i mieć po prostu szczęście. To jest szczęście, nie ma złotych kulek, trzeba mieć szczęście. Tak naprawdę to wszystko przerosło mnie, bo ja nigdy nie miałam do czynienia z wywiadami, gazetami i z tyloma pytaniami, bo po złowieniu tego karpia naprawdę rozdzwoniły się telefony. Dużo ludzi mi gratulowało. Dwie gazety też zaproponowały wywiad ze mną. To znaczy nie wywiad, tylko no wywiad w sumie. Jak to wszystko się stało. No i znajomi dzwonili, że gdzieś tam w radiu o mnie mówili, na Facebooku pisali, na... No praktycznie... Gdzie nie otworzyli... Śmieliśmy się tak, że gdzie nie otworzyło się jakiejś strony, to byłam ja. W każdym bądź razie, no naprawdę wielka przygoda i polecamy wszystkim, żeby spełniali swoje jakieś tam pasje, marzenia i naprawdę... Fajna przygoda. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał, który dla Was przygotowaliśmy, że śledzicie stronę Trotki, że oglądacie nasze live'y, które robimy z Trotki, nasze relacje, które umieszczamy też na Trotce z naszych zasiadek. Tak? Jest nam bardzo miło i dziękujemy Wam, że chcecie nas oglądać, nasze relacje na Facebooku, że piszecie do nas prywatne wiadomości. Przez to też poznajemy nowych, świetnych ludzi, nowych znajomych, nowych karpiarzy, początkujących i bardzo doświadczonych, takich jak Adam Lemke, dla przykładu, Sebastian, tak? Janusz Karpiowy, Tomka Wasilewskiego pozdrawiamy, który wierzył wcześniejszy rekord Polski karpia pełnouskiego. Także dziękujemy Wam. Tak jak Robert powiedział, bardzo wszystkim dziękujemy za oglądanie, za to, że piszecie do nas i naprawdę warto wędkować, znaczy nie tylko wędkować, ale spełniać swoje jakieś tam zainteresowania, w naszym przypadku wędkować. Zachęcamy wszystkich, bo nawet w późniejszym wieku, tak jak my mamy prawie po 50 lat, można zacząć nową przygodę. I polecam wszystkim, bo warto nie siedzieć przed telewizorem w kapciach, tylko warto pojechać i pozwiedzać, połowić, pobawić się, poznać wspaniałych ludzi. Dzięki. Do zobaczenia na górze. Do zobaczenia. Bardzo dobrze. Dziękuję. Reżyser jedzie na urlop.